W imię Jezusa, czyli Jego mocą. Jezus. To imię oznacza Jahwe, zbawia. Dostaję telefon. Ania, pomódl się za mnie. Myślę, zadzwonię. Rozmawiamy. Zaczynam opowiadać świadectwa. Modlimy się o Ducha Świętego. Kobieta płacze. Zaczynam się modlić w imię Jezusa. W imię Jezusa. W mocy Jezusa. Zaczynamy się modlić tym imieniem najwyższym, na które zgina się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Jezus. Jezus. Kobieta zaczyna płakać. Biega po pokoju. Woła do telefonu. Skąd wiesz? Mam dom pełen masek, figurek, słoni, książek wróżbiarstwa, buddyzmu. Czy ty wiesz, że mój mąż przenosił przedmioty wzrokiem? Był na specjalnych szkoleniach na wschodzie o jakiegoś guru. Czy ty wiesz, co tu się dzieje? Kobieta biega i płacze. A Duch Święty działa. Wołamy imię Jezus. Prosta modlitwa. Jezus. Jezus. Kobieta pakuje wszystkie rzeczy po tej prostej modlitwie. Przyjeżdża, pokazuje te książki do wróżb, te figurki, zdjęcia i pozbywa się tego z domu. Niszczymy to, aby uznać Boga jako jedynego Pana tego domu. W imię Jezusa. Za 5 dni idziemy do niej razem z księdzem i z figurą Matki Bożej. Rodzina do rodziny. Stawiamy Maryję na stole, Matkę Bożą Fatimską. Razem gotujemy, a później śpiewamy. Nasz Pan jest wielki, chwalmy Go na wieki. Jej mąż gra na harmonijce, ja na gitarze. Panuje wielka radość. Bóg jest wielki, a w imieniu Jezus mamy moc. Jezus niech będzie uwielbiony.